witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym prezentacja nowego nabytku. Jednoosiowy rozrzutnik, kurde, z 85. W dobrym stanie, kupiony od kolegi, także... Ale po co ci, Jarek, drugi rozrzutnik? Właśnie, nikt nie wie po co, dlatego nikt nie będzie pytał. Ale tak na poważnie, to z tamtego dwuosiowego chcę zrobić przyczepę. Akurat by już była na te żniwa i wykorzystam tą burtę. To są te same rozrzutniki, więc powinna wymiarami tutaj burdę pasować. No. A poza tym u mnie jest już problem z napędem, bo tam w tym swoim mam cztery te tryby napędzające i on, kurde, już tak można powiedzieć, złamał się w połowie i go ciągnie, kurde, w połowie go ciągnie. No zobaczcie, już choinkuje tamtą stronę, już idzie pod kątem. No tamte są dobre, bo tam, kurde, cztery łańcuchy pracują, a nie dwa jak tutaj, ale cóż z tego, jak już są te łańcuchy tam wyciągnięte, a tu jeszcze na taśmie, gdzie niegdzie widać oryginalną farbę. No i tam też to mam u siebie rozwalone, napęd. A bez rozrzutnika na gospodarstwie zostać nie można, bo cóż z tego, że teraz może nie jest potrzebny, jak przykładowo będzie za rok i co, będę zgrzytał zębami, że nie mam. Wiecie jakie jest, kurde. Nawet podpięcie na hamulec jest. Tylko tu było zagięcie i się rozerwało. To cóż, puścimy go chyba, kurde. Dlaczego 30 jest podpięta pod niego? Bo tak wyszło wałkowo. Tam 60 jest podpięta pod tamten rozrzutnik. Zaczep z tyłu, co prawda nie oryginalny, ale był widocznie potrzebny, żeby wóz podpiąć czy coś tam. O, i przede wszystkim napęd. I nawet nie wiedziałem, że można sobie taśmę puszczać też w tamtą stronę. No burty nie są zgnite, osłony ma. No i cóż, no jedna osiówka jest ewentualnie problem przy odpięciu, troszkę większy, ale z drugiej strony, jak się nie wjedzie, no bardzo wcześnie, jak jest mokro, to jeszcze lepiej nie idzie się zakopać, bo przecież jest dociążenie na tył ciągnika. No to tak wygląda z grubsza. Ciągnika. Ameryka. Kombinacje alpejskie. Dobra, tu delikatnie, żeby nie złapało. Sobie zobaczymy. Totalne szaleństwo. Ale czy trzeba być rozrzutnym, żeby kupywać rozrzutnik? Myślę, że nieźle zrobiłem, bo jakbym miał, bo będę miał kolejną przyczepę, a jak patrzyłem na ceny przyczep, no to ja dziękuję za takie pieniądze kupować jeszcze niezarejestrowaną przyczepę. No, także tak to wygląda z grubsza. To nawet ma schowę na najpotrzebniejsze narzędzia. Rzecz jasno, ale takie gorąco, że ja nie wiem, co ja tam zrobię dzisiaj przy tamtym. No i opony też zdrowe, co tu dużo mówić, nie ma co żałować, to już cena tego nie spadnie, już nie mówiąc o tym nawet, że rozrzutnik nie potrzebuje rejestracji IOC. Chociaż jak będzie robił ten dwuosiowy jako przyczepa, no to już nie bardzo, bo wtedy nie jest niejako rozrzutnikiem. Pewnie o wielu rzeczach jeszcze nie powiedziałem, ale
Może sobie przypomnę, jak tam coś będziemy rozbierać. Jednoosiową lepiej się cofa, ale gorzej zachodzi przy skręcie jak dwuosiówka. Nigdy nie miałem czegoś takiego. Przy łódce tylko. O, teraz. To teraz szybka prezentacja tego dwuosiowego. Burty ma fajne. Ja kiedyś robiłem. 20 lat do tyłu. Ta burta mi ładnie wyszła. Patrzcie, ile tu spawów jest. A i tu jeszcze przestawiłem trochę. Dałem to w tą stronę. I przez to tu mi obcina tą śrubkę napędzającą przesuw taśmy. I ściągnęło go kiedyś w pół po prostu. I nierówno łańcuchy chodziły. No dobra, bo nie jest wyczyszczony, to nie ma tu się bardzo tutaj nad tym rozwodzić. To też moja koncepcja. No, także kurde. Ale podłoga w miarę. Jak jest pod obciążeniem, wolniej chodzi. Trzeba bardzo wolno jechać. Dopiero po jakimś czasie można jechać szybciej, jak już jest małe obciążenie. Co zrobię z łańcuchami? Nie wiem, na coś się przydadzą. Między drzewami dać. Między drzewa je dać i te drabinki takie jak w parkach linowych by były. Zobaczcie, już choinkuje tamtą stronę. Już jest coś nie tak. Albo przeskoczyło jeden ząbek, albo naciągiem by trzeba było coś posterować. Kurde, burty zapomniałem wyrzucić z tego. Z tego nowego. Z 85. Hua! Ale już jestem miło zaskoczony, bo wejścia na burtę zgodzą się wymiarami. 170 gdzie to jest? 5,5. Gorzej, że tutaj jest zasmarkane, trzeba to ciąć. I cóż z tego, że uciąłem, jak się nie rusza. Trzeba inną metodę wziąć, po prostu tutaj wjechać szlifierką i uciąć, kurde, tak po chamsku, no bo co się zrobi. Trzeba położyć te wariatory, położyć je na ziemi, żeby poszły na tą stronę, tak, kurde. Tylko że ja nawet tutaj te trójkąty pozaspawywałem, żeby to było na wieki. To hop. Kurde, słabo się to wszystko przesuwa. Jeden czpień muszę z którejś strony wybić. Myślę, że z tej. Już się tu metal wygina w dół. Może być słabo. Ten jest tak zategowany, że w życiu nie wyjdzie, więc on zostaje. Nałoży się na to burtę i jak już to będzie. Ale jak ten nie wyjdzie, no to słabo.
Nie, tam nawet nie drgnie. Ojejku. Chciałem z powrotem założyć wariatory i dobrze je przykręcić. Puściło. Ale to tylko wiecie, to tylko puściło, żeby się dało zdjąć. A jeszcze trzeba tam wystukać tego czpienia. Na gorąco. Siada. Siada w dół. No bo jak może siadać w górę, nie? Na sznurek. Niech sobie leci swobodnie. O kurde. Ładnie poleciało. A spokojnie, zobaczę co z tym się zrobi. Pewnie nie sprzedam. Tylko będzie leżało, bo na nóż się kiedyś przyda. Chyba liczyłem na cud, ale jeszcze chciałem to przewiercić, ale to jest tak gruby, twardy metal, że nie ma opcji. Może wy mi podpowiecie, czym to potraktować. Jak nie, to się zaspawa na amen. Założy się burtę i zrobi się po dziadusku. Ale póki co wasze zdrowie. Już szlifierką to potraktujemy. Idą. Kiedyś jeździłem dawno temu na jednej połówce. Bo taki delikatny remoncik miał. Czasami tu zobaczycie, że któreś listwy, ale to dosłownie kilka jest nowych. Bo na przykład ta. Na jednych też się da jeździć, tylko po jednej stronie trzeba ładować. No i miał być już koniec na dziś, ale dopiero teraz jest fajnie chłodno, bo był upał. Może drugą taśmę zdejmę. Jak tu niedaleko są te łączenia. Nie ma łączeń. Przeszła cała taśma. Nie ma, kurde. Trzeba ciąć. Poluzowałem napięcie tych łańcuchów, żeby jak będę ciął szlifierką, żeby nie odbiła w nogę na przykład. Jak myślicie, jak robić? Wywalić to? Czy po prostu tu jakąś deskę, kawałek czy blachy i tak wozić? Bo tak jak ze sztuką, to właśnie tak robią niektórzy, że likwidują te skosy. Zawsze więcej zboża wejdzie i nie będzie się przesypywać kurde nie wiadomo którędy. Nie trzeba tak będzie utykać. No pomyślę. Pomyślę, zobaczę, czy to mnie wszystko nie przerośnie. Rozbrajania to jestem jedyny.
trzeba równomiernie to wyciągać. Teraz dopiero zauważyłem, że jak robiłem 20 lat temu ten rozrzutnik, to przyspawałem tutaj te do otwierania. Obciąłem należycie i się zastanowię, co dalej. Zobaczymy, czy się w ogóle otworzy, bo to było tak położone i pospawane, a tych zawiasów jest dużo, bo aż 4. Może się w ogóle nie chcieć otworzyć, może się urwać. No niby idzie. Kurde, ale ciężkie, Jezu. Jest zrobione, działa, gwoździa trzeba wsadzić. No nie bardzo. Nie bardzo, bo się może otworzyć. Widzicie, jest za duży jest luz, dlatego tutaj przyspawałem, już teraz wiem dlaczego. Podgrzewam tego druta, wygnie się go bardziej i będzie gitara. I wtedy nie wyleci. I będzie szczelniej trochę, niż jest teraz, niż było. Nie wiem, czy się to nagrało, drut się urwał. Ale się go smarknie, będzie dobrze. Koniec. A więc cóż, na dzisiaj to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!